Już? Tak. Moi drodzy, już jesteśmy, okej. Na moment przerywamy muzykę, ale nie taki krótki moment, bo mamy bardzo, bardzo ciekawe kolejne spotkania. Zazwyczaj mam spotkania w poniedziałki i w czwartki, ale są takie wyjątki jak dzisiaj po raz pierwszy właściwie, odkąd mam w środę audycję, mam dzisiaj gościa, ale bardzo mi z tego powodu miło. Przy moim telefonie działacz społeczny, aktywista należący do Wiosny Roberta Biedronia, Patryk Janczowski. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Tobi, witam wszystkich słuchaczy, bardzo mi miło. I faktycznie powiedziałeś, że pierwszy raz w środę masz gościa i też muszę powiedzieć, że dla mnie to jest pierwszy raz, dlatego że pierwszy raz w ogóle występuję w radiu, udzielam jakiegoś wywiadu, więc super, niezmiernie mi miło i cieszę się, że mogę być właśnie u Ciebie. A ja tym bardziej się cieszę, bo sam się do mnie zgłosiłeś, że tak powiem. Tak, to prawda. Aby wystąpić. Ale ty mi się wydaje, że nie masz problemu, aby występować przed ludźmi, bo już cię widziałem w akcji, że tak powiem. A gdzie ty mnie widziałeś? Przecież w Bydgoszczy, prawda? No tak, w Bydgoszczy faktycznie na spotkaniu z Robertem Biedroniem, jak miał swoją konwencję, tak. Ja ją rozpoczynałem, witałem wszystkich zgromadzonych. No i faktycznie to było nasze pierwsze spotkanie. Tam w Bydgoszczy się zapoznaliśmy i pamiętam to nasze spotkanie, które było niezwykle miłe i na którym mi niezwykle zaimponowałeś, bo właściwie to tak samo jak jak ty zmagamy się z pewnymi... Przepraszam, bo mi chyba muzyka ucieka, musimy ją zatrzymać. Muzyka mi ucieka. Ale zaraz to ogarniemy. Mam nadzieję, że zaraz będę mógł ją wyłączyć, ale możemy rozmawiać. Powiedz, bo chcemy porozmawiać o odbywającej się w sobotę Paradzie Równości. Chcesz scalić tak naprawdę, pociągnąć za sobą jak najwięcej osób. Powiedz mi, dlaczego to jest takie ważne i jaka jest idea tej parady? Jeżeli chodzi o ideę tej parady, no to ona jest dosyć prosta, bo chodzi o równość wszystkich bez znaczenia na ich odmienność, dlatego że jesteśmy różni, ale jesteśmy równie ważni. Każdy z nas co innego lubi, każdy z nas ma inne słabości, każdy z nas jest w czymś innym mocny, ale musimy pamiętać, że tworzymy wspólnie właśnie społeczeństwo, pewną wspólnotę. I ja działam ze względu na to, że wiem, że mam właściwie jedno życie. Jedno życie tu i teraz. I to od nas zależy, od tych, którzy tu i teraz są panem po tej ziemi, jak to życie będzie przebiegało, jak ono będzie wyglądało. Ja wierzę, jasne, że my nie musimy robić piekła na ziemi, a wystarczy nam na pewno sił i odwagi, żeby stworzyć namiastkę raju. To nie jest ciężkie, bo naprawdę nie trzeba dużo wysiłku wkładać w to, żeby ludzie właściwie mieli możliwość współistnienia, współdziałania, współpracy tutaj, czy to w Europie, czy w Polsce, czy w Warszawie, w Bydgoszczy, czy w jeszcze mniejszych miejscowościach, jak Łomży, z której pochodzę, czy też na wsiach. I to
tylko od nas samych zależy, czy stworzymy takie warunki, gdzie każdy będzie czuł się jak w domu, czy każdy będzie mógł podejmować te wyzwania, te podążać za marzeniami, czy nie. My jesteśmy, tak naprawdę wszyscy za to odpowiedzialni i ta parada ma za zadanie to pokazać jakby, tak? Tak, tak, bo właśnie jesteśmy zupełnie różni, ale każdy z nas jest tak samo ważny. No i są grupy mniejszościowe, które chcą pokazać, że trzeba zmienić do nich podejście. I tak na przykład osoby, które należą do społeczności LGBT, chciałyby równych praw, związków partnerskich, małżeństw, równości, chciałyby po prostu być tego samego sortu obywatelami. Ale to nie tylko są osoby LGBT, bo to są też osoby z niepełnosprawnościami, które tak samo mają swoje marzenia, cele, które chcą walczyć o siebie i też niewielkim kosztem można im stworzyć takie warunki, żeby mogły się rozwijać i być pełnoprawnymi członkami tej społeczności. A wiem, że obecnie tak samo tak nie jest. Tak nie jest, no i właśnie chcemy uczulić na te wszystkie niesprawiedliwości, które się wokół nas zdarzają, a które można by było w łatwy sposób rozwiązać. Chociażby poprzez właśnie wprowadzenie regulacji związanych ze związkami partnerskimi, małżeństwami, albo kwestią związaną z opieką dla osób z opiekunem czy pomocnikiem dla osoby z niepełnosprawnością. Wiesz, jeśli pozwolisz, podzielę się z tobą jedną moją taką refleksją. Jasne. Bo powiem ci tak, a propos osób z niepełnosprawnościami, tak, to powiem ci tak. Szlak mnie trafia, że jesteśmy przypisywani do jednej grupy społecznej. Tak, że ja, jestem tylko kojarzony ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i z żadnym innym. Ja mam tego po prostu dość. Już czas najwyższy, aby te klasyfikacje w ogóle przestały mieć miejsca, bo to tylko nas ogranicza moim zdaniem. A takie osoby jak ja, które mają potencjał, uważam, że nie tylko powinny być kojarzone ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i łączone z nimi, tylko w ogóle ze społeczeństwem. Abyśmy mieli możliwość pokazania się w każdym środowisku. Dokładnie tak, ja się z tobą zgadzam, że nasze społeczeństwo ma taką niezwykłą łatwość do tego, żeby nadawać łatki, przykładać te łatki i myśleć schematycznie. Czyli tutaj mamy do czynienia z sobim osobą z niepełnosprawnością, który jest tylko i wyłącznie osobą z niepełnosprawnością. Mamy tutaj do czynienia z Patrykiem Janczewskim, który jest działaczem wiosny, jest gejem, no to jest gej i w ogóle demon LGBTQ+. No i tak większość społeczeństwa niestety myśli takimi schematami, ale my mamy, tak sądzę, mam takie poczucie, taki wewnętrzny imperatyw, coś mnie pcha do działania. I tak samo widzę, że w tobie to jest, dlatego że ty nie dajesz się zamknąć w tej przestrzeni. Ja też się nie daję zamknąć w tej przestrzeni i mówimy głośno o tym, co nas boli, co powinni w nas dostrzec inni ludzie, że my tak na dobrą sprawę to jest jeden tylko z pierwiastków, który nas jakby określa, tak? A
jesteśmy zupełnie jakby szerszymi istotami, osobami i w innym kontekście jako pełnoprawnych obywateli powinno nas się traktować i stwarzać nam takie możliwości, żebyśmy nie chcieli na przykład wyjeżdżać za granicę, bo wtedy tracimy gigantyczny potencjał i to musimy właśnie sobie zdawać z tego sprawę, że przez to, że teraz będę mówił trochę o mojej społeczności, przez to, że osoby LGBT nie mają prowadzonych takich prostych rozwiązań, regulacji, które zapewniają im taką samą ochronę prawną jak osobom heteroseksualnym, to doprowadza do tego, że tracimy tysiące wspaniałych obywateli, którzy wyjeżdżają i znajdują sobie miejsca i przestrzenie, w których lepiej im się po prostu żyje, gdzie będą lepiej zaopiekowani. Z osobami z niepełnosprawnością jest jeszcze chyba gorsza sytuacja, ale to pewnie lepiej ty będziesz mógł mi to uzmysłowić, ale domyślam się, że też no, nie jest łatwo być taką osobą w Polsce. Oczywiście, że nie jest łatwo, dlatego że państwo nam w żaden sposób nie pomaga, nie ułatwia nam funkcjonowania w naszym kraju, wręcz przeciwnie, są stawiane jeszcze większe ograniczenia. No właśnie. No i pytanie jest takie, czy to jest fair? No bo tak na dobrą sprawę to nie wiemy, jak dużo potencjału straciliśmy właśnie wśród osób, które są osobami z niepełnosprawnościami, a z tego powodu, że mają podcinane systemowo skrzydła, nie mogą wykorzystać i dać ujścia temu potencjałowi. Więc to jest straszne i mam nadzieję, że to podejście się absolutnie zmieni. I to są, że tak powiem, takie rozwiązania, to by trzeba było naprawdę zacząć od świadomości przede wszystkim społeczeństwa, zmieniać świadomość społeczeństwa, bo faktycznie jak na nas się spojrzy tylko tak na zewnątrz, w sensie na wózek i tak dalej, jak ktoś będzie chciał na nas tylko patrzeć, no to życzę mu powodzenia, ale polecam, aby oprócz jeszcze patrzenia próbował nas posłuchać, tego co my mamy do powiedzenia, tego co my mamy do wyartykułowania, że mamy swoje własne zdanie na dany temat, że nie jest nam obojętne to, co się dzieje w kraju. Ja dopiero od niedawna to stosuję i powiem ci szczerze, że po tych całych, po niektórych moich rozmowach nawet, czy działaniach w radiu, dopiero zaczynam poznawać prawdziwych przyjaciół, nie? Bo niestety prawda jest taka, że co niektórzy przyzwyczaili się do mnie, takiej postaci, wiesz, potulnego baranka, który będzie się na wszystko zgadzał, któremu wszystko będzie obojętnie, którego nic nie będzie interesowało, ale niestety dojrzałem, wydoroślałem i taka jest niestety rzeczywistość, że chcę się rozwijać, chcę przełamywać bariery, jeśli chodzi o środowisko osób z niepełnosprawnościami, zresztą w ogóle o społeczeństwo. Bo uważam, że jest w nas ogromny potencjał. Ja się w 100% zgadzam i zauważam wiele wspólnego. I to nie tylko wiek, bo właśnie przed audycją ustaliliśmy z Tobim, że jesteśmy równolatkami, ale właśnie z tym, do jakiego społeczeństwo, do jakiej społeczeństwo szufladki nas składa. Ty powiedziałeś, że czas skończyć z byciem potulnym,
I moim zdaniem właśnie osoby ze społeczności LGBT, tak jak osoby z niepełnosprawnościami, powinny faktycznie przestać być potulne w cudzysłowie i no, głośno artykułować swoje potrzeby. Natomiast na jedno i na drugie środowisko wylewa się fala hejtu za sprawą różnych mediów, mediów publicznych. Bo tylko wiesz co? Jeszcze no. Jest taka jedna rzecz. Przede wszystkim trzeba mieć do tego odwagę. A niestety tak. Większość takich ludzi jak my, czy ty, czy ja, niestety nie ma takiej odwagi. Ale wiesz co, ja wychodzę z założenia, że kropla drąży skałę. I im więcej takich rzeczników i rzeczniczek sprawy, tak. Czyli ty jako osoba z niepełnosprawnością, która dumnie mówi o tym temacie, która tak na dobrą sprawę wszystkich nas uczy odpowiedniego podejścia, czy też ja, która wyszła z szafy, to jest okupione oczywiście bardzo dużym kosztem i dla mojej rodziny, i dla moich najbliższych, tak jak ty mówisz o weryfikacji tego grona przyjaciół, znajomych, faktycznie ona nastąpiła, bo część osób po moim kamieniu się odwróciła, część okazała się prawdziwymi tymi przyjaciółmi, dla których nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast no właśnie wracając do tego clue, to kropla drąży skałę, im więcej takich rzeczników, rzeczniczek uśmiechniętych, pokazujących prawdziwą naturę problemu, to sądzę, że to będzie taki impuls dla innych osób do tego, żeby włączyły się w pozytywne działanie na rzecz naszych społeczności. A powiedz mi, co takiego się zadziało, czy coś takiego się zadziało w twoim życiu, że wiedziałeś, że będziesz właśnie, jak ty to nazwałeś, gejem, chociaż ja nie chciałem tak tego nazywać, ale tak samo sobie powiedziałeś. Czy zadziało się coś takiego, co zadecydowało o tym, że nie wiem, jakieś wydarzenie wpłynęło na to, że twoja orientacja się zmieniła? To już ci tobie mówię, bo moja orientacja się nigdy nie zmieniła. Moja orientacja była taka, jaka jest obecnie, czyli od zawsze byłem gejem. Natomiast ja to wiedziałem podskórnie i z tego powodu, że jestem z niewielkiej miejscowości z Łomży, no to wiedziałem i widziałem tylko i wyłącznie osoby heteroseksualne, osoby hetero. Nie widziałem nigdy żadnego geja, żadnej lesbijki i szczerze mówiąc myślałem, że jestem jedyny na świecie, więc na początku wydawało mi się, że mi to przejdzie, że to minie, że to jest jakaś taka młodzieńcza ciekawość, bo to bardzo często się tak mówi, że trzeba popróbować albo zobaczysz dziecko, ci to przejdzie i tak dalej. Nie, to kompletna jest bzdura. Jak jest się osobą homoseksualną, no to ci nigdy nie przejdzie i zawsze się nią jest, bo to jest jak z kolorem oczu. Koloru oczu się nie wybiera, wzrostu się nie wybiera, orientacji seksualnej też się nie wybiera. A jeżeli się pytasz, od kiedy tak sobie uświadomiłem i zaakceptowałem, bo właśnie z osobami takimi jak ja jest kwestia raczej, które się wychowują w konserwatywnym środowisku, gdzie za wzór jest podawany ksiądz z danej parafii, który używa bardzo często nienawistnego języka w stosunku do osób z mniejszości, no to jest ciężko, to jest bardzo ciężko zaakceptować swoją inność, odmienność. Właśnie chciałem cię o to zapytać. Czy miałeś z tego powodu kiedykolwiek jakieś problemy?
Tak, bo widzisz, mimo tego, że ja się nie przyznawałem do tej orientacji, to jakoś ona zawsze wychodziła i nawet jeżeli ja próbowałem ją jakoś zakamuflować, miałem jakąś tam dziewczynę i tak dalej, to jednak osoby z mojego środowiska szkolnego dziwnym trafem zauważały, że coś z tym chłopakiem jest nie tak i że on jest gejem, więc faktycznie doświadczałem przemocy i werbalnej, i fizycznej w czasach szkoły. No i właśnie powiem ci szczerze, że to jest ten impuls, który też mnie skłonił do takiego działania otwartego, bo tak. Pamiętam właśnie, przez co ja przechodziłem. I nie chciałbym, absolutnie nie chciałbym, żeby jakiekolwiek dziecko, jakikolwiek dzieciak miał takie same doświadczenia jak ja. I ta motywacja przez te moje doświadczenia, to, że ten system, w którym żyjemy, jest kompletnie niesprawny, kompletnie nie chroni przed przemocą w szkole, to stwierdziłem, że trzeba zacząć działać. Trzeba dawać pozytywny przekaz też tym dzieciakom, pokazać, że ten lepszy świat gdzieś tam istnieje i czasami warto jest dać im odwagę, powiedzieć, że zgłoście ten problem, nie bójcie się iść do swojego pedagoga, do psychologa szkolnego, powiedzieć, że się zmagacie z, nie wiem, przemocą w stosunku do was, bo też wiem, że to jest strasznie ciężkie, bo ja nie wiem, czy nawet jakbym usłyszał to, to bym tak postąpił. Natomiast wychodzę z założenia, że kropla drąży skałę, bo teraz jak nas ktoś słyszy, jakaś dziewczyna albo jakiś chłopak, który odkrywa swoją seksualność, orientację seksualną i masz ten problem, to być może właśnie ja w tym momencie im dam taką nadzieję, że zobaczycie, będzie jeszcze dobrze i teraz nie bądźcie bierni na przemoc, której doświadczacie. Działajcie, zgłaszajcie to, bo naprawdę z homofobią trzeba ostro walczyć i tutaj nie wystarczy oczywiście walka jednostek, ale to muszą być rozwiązania systemowe i należy jak najszybciej wprowadzić edukację antydyskryminacyjną. I to jest po prostu coś, co jest super ważne i ja się naprawdę bardzo dziwię, bo wszyscy wiemy, jaki problem jest z przemocą ogólnie w szkole, że mamy dwie lekcje religii, a nie mamy właśnie wychowania antydyskryminacyjnego. Tak, ale wiesz, taka myśl mi przyszła do głowy, tak, że automatycznie dziecko, które doświadcza przemocy, tak jak ty doświadczyłeś przemocy z racji właśnie takiej orientacji, a nie innej, to automatycznie spada jego poczucie własnej wartości. Czy tak było w twoim przypadku? Tak, oczywiście, no. Ja wyciągasz, Tobi, naprawdę powiem ci, że wyciągasz największe takie zakamarki ciemne moich doświadczeń z życia, ale no być może komuś to pomoże. Wtedy jeszcze nie było tak powszechnego. Mam nadzieję, że przede wszystkim Tobie to też pomoże. No ja już w tym momencie nie mam z tym problemu, bo o tym na przykład jestem w stanie powiedzieć i też tak. Środowisko, w którym teraz działam, obracam się, jak z Robertem Biedroniem po całej Polsce praktycznie, to widzę tysiące uśmiechniętych twarzy i się dziwię, że naprawdę nasze społeczeństwo może być uśmiechnięte i może być wspaniałe i możemy naprawdę fajnie żyć i tak niewiele tak na dobrą sprawę trzeba. Ale wracając do tego twojego pytania, no to powiem ci szczerze, że ja wtedy nie miałem dostępu do internetu, właściwie nie wiedziałem, co to jest ten homoseksualizm, czułem się zupełnie wykluczony, inny, dziwny, jak doświadczałem jeszcze tej przemocy, to myślałem, że ze mną coś jest nie tak i nawet wstydziłem się poprosić o tą pomoc, bo bałem się, że zostanę jeszcze podwójnie wykluczony, czyli przez tych, którzy są odpowiedzialni za udzielenie tej pomocy. Ale teraz wiem, że nawet jeżeli na przykład pedagog szkolny sobie nie pomoże, to on w tym momencie po prostu skreśla cały swój dorobek i absolutnie nie powinien pełnić tej roli. Ale są na szczęście świetne organizacje pozarządowe,
które w takich sytuacjach są w stanie udzielić tej pomocy i zareagować. Dostałeś tą pomoc? Ja nie, ja sobie sam musiałem z tym poradzić i sobie jakoś poradziłem, ale wiem, że wiele osób, właśnie wiele dzieciaków, które odkrywają swoją tożsamość albo orientację, nie radzi sobie z tym i popełniają samobójstwa. Właśnie wśród młodzieży LGBT+, jest największy odsetek targnięcia się na własne życie, tak? Więc no, to są statystyki, tego nie można ukryć nigdzie i jest faktycznie taki problem, dlatego te parady, które się już odbywają w całej Polsce, są naprawdę niezbędne. Byliśmy na przykład w tym roku w Koszalinie na pierwszej paradzie i było cudownie, była świetna atmosfera. Natomiast w Gnieźnie ja się totalnie przeraziłem, bo widziałem właśnie nastolatków uśmiechniętych, którzy przeszli z tęczowymi flagami i dla mnie oni są bohaterami, naprawdę są bohaterami, bo to od nich wymagało niezwykłej odwagi, żeby w twoim mieście przyjść właśnie z tęczowymi flagami, jako nastolatkowie chodzący do szkoły. Ja bym się na to nie odważył za moich czasów. A oni przyszli i nagle się okazało, że jest wielka kontrmanifestacja faszystów, nazioli, pseudokibiców, którzy rzucają w nas kamieniami i jajkami. Mój kolega dostał jajkiem w głowę, dobrze, że nie kamieniem, bo mógłby przypłacić zdrowiem to, ale dla mnie jest skandaliczne to, że my dopuszczamy do możliwości ataków fizycznych przez jakąś grupę bandziorów i właściwie policja nie reagowała wtedy. A jak możemy temu zapobiec, twoim zdaniem? To zaraz powiem, ale to, co było najgorszym moim doświadczeniem w tym wszystkim, to zobaczyłem te same dzieciaki, które miały najpierw rozpromienione twarze i widziałem autentyczny strach w ich oczach. I to odcisnęło naprawdę taką niesamowite piętno, bo zdałem sobie sprawę, że ja właśnie się tak bałem, codziennie idąc do szkoły, a teraz widzę, że oni doświadczają tego i te wszystkie demony przeszłości wróciły do mnie. Natomiast jak temu zaradzić? No, jest prosta sytuacja. W momencie, kiedy są jakieś zbiorowości, które nie wiedzą, jak się zachować w przestrzeni publicznej, to po pierwsze, jeżeli są na zgromadzeniu, to trzeba natychmiastowo rozwiązać takie zgromadzenie. I w momencie, kiedy padają pierwsze niecenzuralne absolutnie słowa, albo takie osoby powinny być usuwane, a jeżeli to jest nagminne przez większą grupę, to absolutnie całe zgromadzenie powinno być rozwiązane i w tym momencie policja powinna po prostu podjąć odpowiednie kroki, żeby rozgonić towarzystwo. A w momencie, gdy rzucają już kamieniami i rzucają, i komuś może się stać naprawdę wielka krzywda, no to są odpowiednie działania, które policja mogła powziąć, ale nie zastosowała, nie powzięła. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo nie zapewniła ochrony niestety tym właśnie dzieciakom między innymi. Bo ja sobie poradzę, ale właśnie to chodzi o tych wszystkich, którzy nie są jeszcze tacy chwili, bo wiem, że mogą... No, którzy popierają to, prawda? Którzy popierają to, są z wami i tak dalej. Tak. Dlaczego mają za to płacić? No dokładnie, no. Nikt absolutnie nie powinien spotykać się z żadną formą przemocy. Tak. A jeżeli dochodzi już do przemocy fizycznej, no to już jest skandal i to jest przestępstwo. Trzeba o tym pamiętać i trzeba egzekwować po prostu prawo. Natomiast też trzeba pamiętać, że to na paradach równości jest mnóstwo osób, i to zobaczymy w tą sobotę, jest mnóstwo osób z dzieciakami, małżeństw, babć, cioć, wujków. Naprawdę to się robi już takim międzypokoleniowym wsparciem na przykład syna, córki, ale też i osób, które po prostu wiedzą, że ta tolerancja w społeczeństwie jest bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna tak, żeby nie tracić potencjału, żeby nie wytrącać. To jest oczywiście taki argument ekonomiczny, natomiast też trzeba się zastanowić, po której stronie się stoi. Czy jest się
zwolennikiem praw człowieka, a może jest się umiarkowanym zwolennikiem praw człowieka, albo nie jest się wcale zwolennikiem praw człowieka. No i jeżeli jest się zwolennikami praw człowieczych, tak, prawno-człowieczych, to wówczas, no niestety, ale trzeba zapewnić i odpowiednie bezpieczeństwo dla osób homoseksualnych, i tak samo zapewnić transseksualnych, biseksualnych i wszystkich, i tak samo trzeba zapewnić odpowiednie standardy osobom z niepełnosprawnościami. Wszystko się zgadza, uwierz mi, że gdyby ta Warszawa była trochę bliżej, to... Ja bym Cię zaprosił, ja Ciebie zapraszam na naszą platformę wiosenną. Być może uda Ci się przyjechać, bardzo by mi było miło. Jeżeli tak samo tyczy się to zaproszenie do wszystkich, którzy odwiedzą Warszawę albo specjalnie przyjadą na paradę, zapraszam Was serdecznie na Paradę Równości, to jest 19. Parada Równości i na oczywiście wiosenną platformę. Bądźmy tam razem, bo warto, paradujmy wspólnie. A powiedz mi jeszcze, na czym polega Tęczowa Wiosna? Tęczowa Wiosna to jest taki podmiot, który powstał przy Wiośnie Roberta Biedronia, który angażuje osoby właśnie ze społeczności LGBT+, bo takich osób jest bardzo dużo i one nie były w stanie do tej pory znaleźć się w tej przestrzeni, które zapewniały NGO-sy, a partie polityczne to właściwie nie zapewniały w ogóle takiej tęczówki. W związku z czym strasznie dużo osób się zgromadziło jakoś naturalnie, dlatego że my w DNA mamy tą tolerancję w Wiośnie i tak, stwierdziliśmy, to się że czuje. Naprawdę trzeba zacząć działać ostro na rzecz właśnie naszej społeczności, pokazywać i być rzecznikami i rzeczniczkami w całej Polsce i pokazywać, jak ktokolwiek mówi jakieś głupoty na temat naszej społeczności, że tak wcale nie jest. A my swoimi twarzami uśmiechniętymi zazwyczaj, jesteśmy w stanie pokazać, że wcale nie jesteśmy inni, jesteśmy tacy sami jak cała reszta społeczeństwa i stwierdziliśmy, że musimy zacząć działać i dlatego powstała Tęczowa Wiosna, żeby załatwić nierozwiązane do tej pory sprawy osób ze społeczności LGBT+. No i też, żeby dać ujście tym wszystkim emocjom, tej energii, którą mamy, a do tej pory nie była wykorzystana. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie na koniec. To jeszcze poczekaj, to jeszcze Ci powiem, że też właśnie ruszyła Wiosna Bez Barier. To jest tak, wiem. Bardzo... A wiesz, tak? To powiedz mi, co to jest ta Wiosna Bez Barier. Nie, dobra. Oj, swoimi słowami nie będę w stanie ci tego wytłumaczyć. Tylko wiem, że coś takiego jest. Ale... To jest właśnie taka sama platforma, która będzie działała i działa właściwie na rzecz osób właśnie z niepełnosprawnościami. Szefową jej jest Jagoda ze Szczecina. Działa w niej na przykład nasza mistrzyni świata w pływaniu, Karolina Hammer, którą też pozdrawiam, bo też jest ze społeczności LGBT+, więc Karolina, pozdrawiamy Ciebie. W ogóle pozdrawiamy całą społeczność, wszystkich słuchaczy i słuchaczki. No i mam nadzieję, że teraz przejdziesz do ostatniego pytania, tak? Bo jeszcze coś masz. Tak, jeszcze chciałem Ci powiedzieć a propos Wiosny Bez Barier, bo teraz mi się przypomniało, że jakiś czas temu odwiedziła mnie i moją mamę Sylwia Spurek. Tak, dokładnie, nasza eurodeputowana. I dowiedziała się o moim radiu, o naszym stowarzyszeniu Tobiasz i Przyjaciele. I pamiętam, że jakoś w ten sam dzień, jak było to spotkanie, wieczorem jakoś, właśnie na Wiośnie Bez Barier pojawiła się informacja o mnie, pojawiło się zdjęcie moje z Sylwią, więc można powiedzieć, że informacje
poszły dalej, ale chciałem Cię zapytać na koniec, czy teraz z perspektywy czasu coraz bardziej czujesz się jakby tolerowany przez społeczeństwo, czy to jeszcze kuleje? Ja ci powiem tak. Mieszkam w Warszawie, czyli poruszam się w pewnej bezpiecznej przestrzeni. Bardzo często jest ona określana mianem bańki. I w Warszawie nie spotykam się z jakąś agresją częstą, czy złymi doświadczeniami, takich nie mam, ale też trzeba pamiętać o tym, że no, my się niczym praktycznie nie różnimy od reszty społeczności, tak? Natomiast wyobrażam sobie, jakbyśmy zrobili taki test i bym przeszedł ze swoim facetem za rękę Marszałkowską ulicą w Warszawie, to poza tysiącem nieprzychylnych spojrzeń spotkałbym się również z wyzwiskami, jak i nie pobiciem, bo trzeba pamiętać, że w momencie, gdy są jakieś planowane akcje naszej społeczności, tak jak mieliśmy sytuację upamiętnienia tragicznie zmarłej osoby, która nie wytrzymała lawiny hejtu, nietolerancji, braku wsparcia ze strony państwa i rzuciła się z mostu i na jej cześć jedna z organizacji pozarządowych rozwieszała tęczową flagę z mostu Poniatowskiego, to tamci ludzie zostali napadnięci i pobici przez grupy właśnie neofaszystów, przez grupy związane z pedofilami. Więc no niestety jest tak, że oni w dalszym ciągu obserwują to, co my robimy i jak mogą, to reagują i reagują przemocą fizyczną. Też wiem, że w dalszym ciągu dochodzi do pobić właśnie związanych z nienawiścią, która jest wylewana do takich osób jak ja, bo też praktycznie nie ma miesiąca, w której jakiś homofob nie zaatakowałby ofiar z mojej społeczności. No i co? No, po prostu musimy to zmienić. Nie może być przyzwolenia, społeczeństwo musi być bardziej otwarte, bo to jest w interesie społeczeństwa całego. Nic dodać, nic ująć, Patryk. Ale ja chcę coś dodać. Patryk, słuchaj, ja tak myślę, słuchając, pomyślałam sobie i tak postanowiłam też powiedzieć od siebie. Wiesz, czym się różnimy? My się różnimy tym, że się uśmiechamy, że mamy dobrą energię pozytywną i tym się różnimy od tych właśnie ludzi, którzy no niestety mają dużo nienawiści i po prostu nam tego zazdroszczą. Jakie popularne od odejścia pana Adamowicza świętej pamięci jest powiedzenie mowa nienawiść. Ale wiesz co, ale tak jak powtórzę, po prostu my się tym różnimy, my się pięknie różnimy, bo my mamy dobre nastawienie do świata i do ludzi, bo my mamy wrażliwość, którą właśnie mają te grupy, które powiedzmy miały najtrudniej w życiu i one potrafią docenić to życie, które mają. Ja jeszcze taką jedną refleksją się podzielę, że te osoby, które miały najtrudniej, najlepiej byłyby w stanie zadbać o to państwo ze względu właśnie na te swoje doświadczenia, bo one mają tą wrażliwość już wkodowaną po prostu w ich życie. Więc czasami warto się zastanowić, czy wybierać agresywnego polityka, już powiem tak ze swojej bajki, czy może właśnie osobę, też innego polityka, który doświadczał i stykał się z tymi wszystkimi nieprzychylnościami, bo może będzie właśnie w stanie zbudować i zatroszczyć się lepiej, bo ma te złe doświadczenie. No najlepiej właśnie na doświadczeniach można później wiele przekazów dać, takich trafnych i prawdziwych. Im bardziej dostajemy
od życia po tyłku, to im bardziej jesteśmy, że tak powiem, kompetentnymi ludźmi do działania na rzecz społeczeństwa. Zgadzam się w 100%. Zgadzam się w 100%. I dlatego zapraszam was wszystkich już w sobotę na Paradę Równości, gdzie na pewno doświadczycie niesamowitych wrażeń, dużo uśmiechu, fajnej muzyki, więc nie ma sensu siedzieć w domu, tylko trzeba wyjść, będzie piękna pogoda, więc może naprawdę fajny sposób spędzić sobotę. A propos muzyki, muszę kończyć, bo jeszcze mnóstwo muzyki przed nami. Patryk, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Ja dziękuję również, dzięki wielkie. Było mi niezmiernie miło i bardzo się cieszę, że pierwszą rozmowę akurat taką odbyłem właśnie z moim kolegą. No. Nie ma problemu. Jeśli mogę, to zaproszę cię już teraz, bo 17 czerwca, właśnie w poniedziałek, moim gościem będzie Sylwia Spurek. Super, świetnie. Więc już teraz na to spotkanie cię serdecznie zapraszam, a teraz... Dzięki wielkie. A teraz naprawdę muszę kończyć. Dobrze. Bardzo cię przepraszam, jednocześnie dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Buziaki. No dzięki, hej.